który chciałbym Państwu przybliżyć, jest tematem też stosunkowo mało znanym. Tematem, który dotyczy oczywiście września, końcówki września, początku października 1939 roku, czyli wydarzeń, które miały tutaj miejsce, można powiedzieć, w zasadzie w samym końcówce kampanii wojny polsko-niemieckiej, polsko-sowieckiej właśnie 1939 roku. Wydarzenia, w których z jednej strony miały miejsce, brały udział żołnierze Wojska Polskiego, z drugiej strony, którzy zetknęli się z ludnością mieszkającą na tym terenie, ludnością polską, ale również ludnością ukraińską. I chciałem Państwu przedstawić wydarzenia związane właśnie z tym terenem, na którym jesteśmy, czyli z Pogórzem właśnie Przemyskim i z Bieszczadami, czyli jakby chciałem Państwu przybliżyć, w jaki sposób w tym końcowym etapie kampanii tej wojennej żołnierze polscy byli traktowani, przyjmowani, jak to wyglądało w praktyce, jakby końcówka no, II Rzeczpospolitej tutaj na tym terenie. Państwa, oczywiście najpierw by należało szerzej ten temat przedstawić, w ogóle jak wyglądały relacje polsko-ukraińskie we wrześniu 1939 roku. Nie jest to, co prawda, na to chyba troszkę mało czasu jest, ale na pewno można powiedzieć, że Ukraińcy oczywiście stanowili część Armii Polskiej, dostali duża część obywateli Polski stanowili Ukraińcy II Rzeczpospolitej, więc również oni zostali zmobilizowani do Armii Polskiej. Oblicza się, że około ponad 10% żołnierzy Wojska Polskiego stanowili Ukraińcy, którzy podczas tej kampanii, można powiedzieć, ogólnie dobrze spełnili swój obowiązek wobec państwa polskiego. Natomiast sytuacja zaczęła się zmieniać już w trakcie już kampanii, w miarę jej negatywnego przebiegu, czyli szczególnie po 10 września, kiedy to oddziały niemieckie dotarły do linii Sanu, zaczęły zajmować obszary na wschód od Sanu. Z drugiej strony, kilka dni później doszło do wkroczenia Armii Czerwonej na ziemię polskie 14 września. Więc wtedy zaczęły się postawy negatywne, jakbyśmy nazwali, postawy, które polegały na czym? Na dezercjach, postawy, które polegały na tym również, że żołnierze polscy, którzy powracali z frontu po rozwiązaniu swoich oddziałów do centralnej Polski, ewentualnie do, którzy chcieli przejść do krajów sąsiednich, do Rumunii, na Węgry. Podczas tego przejścia byli przez ludność miejscową, no właśnie ukraińską, atakowani, często obrotowywani, ale zdarzały się również przypadki śmierci. To właśnie dotyczyło właśnie września 1939 roku. Ja, proszę Państwa, chciałem przedstawić ten temat w oparciu głównie o wspomnienia żołnierzy Wojska Polskiego. Takie najbardziej ciekawe w tym temacie wspomnienia pozostawił pułkownik Ludwik Szwajce, dowódca 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich, który wschodził w 1939 roku w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. On te wspomnienia jeszcze spisał podczas podróży na Zachodzie w 1940 roku, później w 1943 roku
wyszła po raz pierwszy jego te wspomnienia pod tytułem Wojna bez legendy. On tam się odniósł do szlaku bojowego właśnie tej brygady nowogródzkiej, jak również przedstawił te fakty, o których będę dzisiaj Państwu mówił. Inne również wspomnienia, gdzie dużo możemy poznać o tym, w jaki sposób byli żołnierze polscy traktowani, czy jak odnoszono się do nich ze strony ludności ukraińskiej, pozostawił generał Władysław Anders. Wspomnienia bez ostatniego rozdziału, na pewno znane wszystkim, gdzie z nich również bardzo dużo informacji można skorzystać właśnie dotyczących właśnie szlaku bojowego, oczywiście tego grupy operacyjnej kawalerii, ale także jak to wszystko wyglądało ze strony ludności miejscowej. No i oczywiście jeszcze takie są wspomnienia dla porządku, powiem pułkownika Stanisława Koszulskiego, który był też jednym z dowódców oficerów kawalerii w 1939 roku, później żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych, który takie wspomnienia po wojnie już opublikował, wspomnienia z ludzi pobojowisk, gdzie również zawarł wątki, które potwierdzają to, co zapisał generał Anders, albo można powiedzieć jeszcze uszczegóławiają to, w jaki sposób żołnierze polscy byli traktowani, czy też jak był do nich stosunek właśnie ludności ukraińskiej. Proszę Państwa, losy żołnierzy grupy operacyjnej kawalerii dowodzonej przez generała Władysława Andersa i jej walki z Niemcami, później z Sowietami, są stosunkowo dobrze znane nam. Wiemy o tej całej epopei tej grupy, która przebijała się przez Lubelszczyznę, przede wszystkim tutaj Podkarpacie, Roztocze. Później doszło do walk z Sowietami mniej więcej na odległości pomiędzy Przemyślem a Samborem. Okazało się, że dalszy marsz w kierunku granicy węgierskiej, której brakowało kilkadziesiąt kilometrów, nie jest możliwy. Dowódcy otrzymali oddziału rozkaz przedzielania się do granicy w małych grupach. 29 września wieczorem, podczas marszu właśnie w kierunku granicy węgierskiej, grupa, w której znajdował się generał Anders, została zaatakowana przez Sowietów, którym towarzyszyli Ukraińcy, miejscowa ludność rusińska, ukraińska. Niewykluczone, że to pierwsze ranienie generała Andersa to nastąpiło właśnie ze strony ludności ukraińskiej. Ciężko ranny generał trafił wkrótce do niewoli sowieckiej. Natomiast przez członków zbrojnej bandy ukraińskiej zostali natomiast rozstrzelani oficerowie 25 pułku ułanów wielkopolskich, którzy przemieszczali się oddzielnie. Wśród nich był dowódca pułku, pułkownik Bogdan Stachlewski, a także adjutant pułku rotmistrz Włodzimierz Pilinkiewicz, dowódca plutonu porucznik Wacław Witkowski i lekarz porucznik Tadeusz Niemych. Inny z oddziałów polskich, którzy postanowili przebijać się samodzielnie do granicy węgierskiej, tworzył się wokół właśnie wspomnianego przeze mnie wcześniej pułkownika Ludwika Szwajcera. Zebrał on wokół siebie około 45 żołnierzy, w tym było około 14 oficerów. Oddział wyruszył wieczorem 28 września z rejonu miejscowości Nowosiąki na południe od Medyki w kierunku zachodnim. Pułkownik Szwajcer liczył, że uda mu się dojść do granicy węgierskiej, zanim ze wschodu nadejdą Sowieci, a ze zachodu jeszcze tych Niemców nie będzie, że uda się wykorzystać tę lukę pomiędzy jednym i drugim okupantem. 29 września rano grupa dotarła do miejscowości Sulca koło Kalwarii Wacławskiej. Tego dnia zresztą do Kalwarii Paskowskiej dotarł pierwszy konny oddział zwiadu sowieckiego,
Dopiero następnego dnia dotarły tam większe oddziały. Po kilku godzinach odpoczynku w Sulcy ten oddział polski został zaatakowany przez miejscowych Ukraińców. W trakcie tego napadu zginęło 3 oficerów i 12 ułanów. Znalazło nazwiska 2 poległych oficerów, którzy pochodzili z 9 Dywizjonu Artylerii Konnej. Porucznik Zygmunt Bełtycki i porucznik Józef Okulewicz. Co zrobili żołnierze pozostali? No oczywiście obrzucili granatami te zabudowania, z których padały strzały. W trakcie pożaru tych zabudowań, wykorzystując to zamieszanie, udało się opuścić miejscowość i chciano iść dalej, dalszy marsz prowadzić. Tu, proszę Państwa, widzimy trasę tego marszu, którą tak troszkę nieudolnie zaznaczyłem, ale będę Państwu mówił, co na tej trasie działo się właśnie z tymi żołnierzami polskimi. Pułkownik Szwajcer chciał przejść ze swoją grupą okrężną trasą do Sanu, prowadzącą przez Łucinkę, Birszę i Trawę Łoską. Jednak na drodze do prowadzących do Birszy, mam tu Birszę, zostali ostrzelani przez Ukraińców. Jak to miejscowi Polacy poinformowali żołnierzy polskich, cytat: ta dzicz wszędzie jest uzbrojona i strzela na oddziały polskie. Sytuacja była krytyczna. Zmęczenie ludzi i koni nie do pisania, poczucie moralne oddziału pod wrażeniem zewsząd czekającej zdrady. Oddział schodzący do kotliny, a wokół dość strome wzgórza, skąd silny ogień ręcznej i maszynowej broni. Koniec cytatu. Pułkownik Szwajcer w tej sytuacji postanowił posłużyć się fortelem, który moglibyśmy porównać do fortelu pana Zagłowy z ogniem mieczem. Otóż zwalniając tempo marszu, a następnie machając chusteczkami i krzycząc po ukraińsku do tych strzelających, żeby nie strzelali, udało się doprowadzić do przerwania ognia. Po prostu ci strzelający uznali, że to muszą być nie Polacy, tylko Sowieci idący ze wschodu. I teraz cytat właśnie ze wspomnień pułkownika Szwajcera. Cudem te słowa podziałały. Około 60 chłopów z karabinami zleciało z gór i zaczęło przepraszać, że strzelali, tłumacząc, że nie wiedzieli, że to swoi, to jest Sowieci. Część żołnierzy Białorusinów, dlatego że Białorusini to wchodzili w skład tej brygady pułku 26 ułanów z Wróczyzny, mówiła w swym narzeczu, co utwierdziło ich w tym przekonaniu. Półinteligent ukraiński powiedział mi, żeby dać mu konia, aby ukrzyczył znajdujące się wszędzie na naszej drodze zorganizowane silskie obrony, aby do nas nie strzelały. Nie dowierzając mu, dodałem mu jeszcze 2 oficerów. Koniec cytatu. W ten sposób oddziałowi udało się przejechać bezpiecznie do Kuźnicy, gdzie dotarto po kilku godzinach. Miejscowa ludność w trakcie marszu traktowała je jako swoich, informowała o tym, co się dzieje na drodze, żywiła ich. Można powiedzieć, że był komfortowy przejazd. Po północy 30 września dotarto do Kuźniny. Co się działo dalej? W Trawie Wołoskiej wydarzenia zaczęły być z jednej strony groźne, z drugiej strony dość, jak patrzymy na to w tym momencie, to jakby czytamy o tych wydarzeniach, to jest to niepojęte nie tylko dla mnie, jako dla historyka, ale pewnie dla osób, które nie zajmują się historią, to jest też dość kuriozalne. Otóż okazało się, że w Trawie Wołoskiej ten oddział polski niewielki, liczący około 40 ludzi, został powitany przez tłum liczący 1000 ludzi ze zorganizowanym komitetem komunistycznym. Wiemy przecież, że przed wojną w miejscowościach powiatu sanowskiego były komórki komunistycznej partii zachodniej Ukrainy, ale oczywiście nie było takich tyle osób, żeby to było 1000 osób.
na pewno musiały dołączyć się inne osoby do tych, powiedzmy, kilku osób, które były jakby przypojenymi komunistami, a które oczywiście chciały powitać oddziały Armii Czerwonej przybywające ze wschodu. Pułkownik Szwajcer, pisząc w 1940 roku swoje wspomnienia, swoją relację, przypomniał towarzyszące im napięcie wśród tych 40 ludzi. Pisał tak: nas, garstki około 40 ludzi, gdzie cudu trzeba było, żeby ktoś w tym ciemnym tłumie nie spostrzegł, że mamy przecież mundury polskie. Koniec cytatu. Po kilku godzinach odpoczynku w Kuźminie ruszono dalej, dalszą drogę w kierunku Sanu. Przed całą jakby rzeką w Zajorzu musiano jednak szukać innego miejsca przejścia, dlatego że otrzymano informację, że Lesko przygotowuje się na przyjęcie Sowietów już, którzy byli już, pobliżu. Jak napisał pułkownik Szwajcer, za Sanem słychać było koncert muzyki niemieckiej, z Liska dochodziły echa muzyki grającej na przyjście bolszewików. Więc możemy sobie jakby wczuć się w klimat tego okresu, jakby, gdzie zaczęły się do siebie zbliżać obydwie armie, te zwycięskie, niemiecka i sowiecka od wschodu. Wybrano trasę prowadzącą przez Uherce Mineralne o północy z 30 września na 1 października w oddział dotarł do Myczkowiec, jednak były one już zajęte przez Sowietów. I teraz mamy już wydarzenia z początku października 1939 roku. 1 października, wczesnym rankiem, to jeszcze było chyba ciemno, przed 4 godziną, rozpoczęto dalszy marsz, obchodząc pozycje sowieckie w Orelcu. Natomiast wykonano na północ od Bóbrki, mamy tutaj Bóbrkę, na północ od Bóbrki wykonano szarżę kawaleryjską na placówkę sowiecką. Z okrzykiem "Niech żyje Polska" wycięto tych tam pewnie kilku czy kilkunastu Sowietów, którzy tam stacjonowali w tym miejscu. Prawdopodobnie była to ostatnia szarża kawaleryjska w kampanii 1939 roku, dlatego że te walki, które były już później prowadzone przez grupę generała Klewerka, takich szarż nie było już prowadzonych. Wspomnika postawiono. Tak, była taka idea. Przez główne siły sowieckie przerwano się w Bóbrce. Wzniecając wśród nich wielkie zamieszanie, popło i chaotyczny ostrzał. Jak pisał pułkownik Szwajcer, jakie zamieszanie powstało wśród bolszewików, dowodzi fakt, że dwie taczanki z końmi razem, bez obsługi, jak też dużo luźnych koni poleciało instynktem towarzyskim za końmi, ich końmi. Co ludzie moi brali za pościg. Dopiero później okazało się, że to tylko same konie biegną za nimi. Koniec cytatu. Umożliwiło to osiągnięcie brzegu Sano, następnie przekroczenie rzeki w rejonie właśnie tej Solinki. Mamy Solinkę. Soliny. Nastąpiło to o 5 godzinie rano 1 właśnie października. Efektem starcia w Bóbrce była utrata 12 żołnierzy. Oprócz tego pod 3 oficerami ubito ich konie. Rany odniósł porucznik Fortunat Woropaj, który był zmuszony oddać się do niewoli niemieckiej. Na odpoczynku koło folwarku Myczków po stronie niemieckiej grupa żołnierzy liczyła już zaledwie 24 żołnierzy. Te 4 osoby. Wieczorem 1 października ruszono dalej w kierunku granicy węgierskiej. Po drodze otrzymano informację, że Bereźnicy są już patrole słowackie i niemieckie, dlatego żołnierze polscy weszli do miejscowość Lasami, prowadzili ich zmieniający się przewodnicy. Przed południem 2 października ominięto od zachodu Dołżycę. Dołżycę ominięto. 2 godziny później grupa została zaskoczona przez oddział słowacko-niemiecki.
utracono posiadane konie, które zbiegły spłoszone strzałami. W zaistniałej sytuacji oddział podzielił się na dwie grupy. W pierwszej znalazł się kapitan Aleksander Czapliński z artylerzystami z 9 Dywizjonu Artylerii Konnej, 10 ludzi, drugi był pułkownik właśnie Ludwik Szwajcer, kapitan dyplomowany Zenon Kropiński, rotmistrz Józef Lichtarowicz, podporucznik Leszek Zakrzewski, podporucznik Tadeusz Szanowski, który uciekł wcześniej od Sowietów. I podchorąży wtedy już podporucznik Marian Turbo i czterech łanów. Po południu 2 października w trakcie postoju nastąpił ponowny atak poszukującego ich oddziału przeciwnika, czyli tego niemiecko-słowackiego. Będący na ubezpieczeniu podporucznik Franciszek Szaflarski i podporucznik Szanowski zaginęli. Pierwszy z nich dochodził do niewoli niemieckiej, drugi był ranny. Wieczorem podjęto dalszy marsz w kierunku granicy, który prowadzony był przez przewodnika w ciężkich warunkach terenowych. W trakcie przejścia nie wytrzymali tempa podporucznik Tadeusz i podchorąży Marian Turło i trzech ułanów. 3 października 1939 roku o godzinie 9 rano przekroczono granicę węgierską. Losy oficerów, którzy przeszli granicę węgierską, były różne. Podporucznik Turło został złapany przez żołnierzy niemieckich i całą wojnę przesiedział w Wrocławiu. Po wojnie był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych. A został złapany przez Ukraińców w rejonie Strzegowic Korcisnej. Podporucznik Józef Lewkowicz dostał się do niewoli niemieckiej, a podporucznik Szanowski prawdopodobnie zginął koło Dobrzycy. Porucznik Żywień po trafieniu do niewoli sowieckiej był w obozie w Starowiecku, został zamordowany w Charkowie. Proszę Państwa, to jest taka jakby ta epopeja jest tutaj to głównym jakby akcentem, który chciałem Państwu przybliżyć. Natomiast były także wydarzenia, o których wiemy, informacje nie są jeszcze pełne, ale wydarzenia właśnie, o których efektem była śmierć żołnierzy polskich, którzy powracali do swoich domów po zakończeniu kampanii 1939 roku. Wiemy o takim wydarzeniu, które nastąpiło w rejonie Borownicy. Wiemy, że z miejscowości Brzozów pochodził Piotr Szuba, który we wrześniu 1939 roku miał być zmobilizowany do jednostek artylerii formowanych w Przemyślu w 22 Pułku Artylerii Lekkiej. Te wydarzenia wiemy znamy ze skąpego opisu jego kolegi Jana Indyka, pochodzącego z Jabłonki w powiecie brzozowskim. Wynika, że po kolejnym bombardowaniu Przemyśla część żołnierzy, którzy nie byli zmobilizowani, została wpuszczona do domu i właśnie między innymi Piotr Szuba powracał do swojej miejscowości, swojego miejsca zamieszkania podczas przechodzenia przez Borownicę. Tenże Piotr Szuba został zamordowany przez Ukraińców i tam został pochowany na skraju lasu. Natomiast Jan Indyk, jego kolega, walczył w 50. Dywizjonie Artylerii Lekkiej. Później dostał się do niewoli niemieckiej i wojnę przeżył w Wrocławiu. Wystawał, przepraszam. Proszę Państwa, te wydarzenia, o których opisuję, ofiarami ich stało się może kilkanaście osób, żołnierzy polskich z rąk ukraińskich. Może nam się to wydaje niewiele, patrząc na przykład na ofiary polskie z roku 1944 na tym terenie, z Pogórza Przemyskiego, czy też jeszcze późniejszych lat, już nie mówiąc o zbrodni wołyńskiej. Jednak powinniśmy o tym pamiętać, bo to jest ważna część tej historii, tych stosunków polsko-ukraińskich podczas II wojny światowej, bolesnych stosunków. Jak bowiem powiedział kiedyś Stanisław Mackiewicz, tylko prawda jest ciekawa, także i w tym kwestii. Dziękuję bardzo Państwu.